mamy, jakby tak jak mamy ciało, emocje i umysł, nie? To dysonans pojawia się wtedy, kiedy jest jakiś zgrzyt między działaniem, myśleniem i czuciem. Na przykład w momencie, w którym dlaczego ten patent z ciałem, w momencie, w którym coś zrobisz, powoduje, że umysł i odczucie zaczynają podążać. Dlatego, że jak już coś zrobisz, przykładowo, boisz się pająków, na przykład, wszystko jedno, nie ma znaczenia. I twój plan na dziś to jest, żeby podejść do tego pająka o jeden krok bliżej. I podchodzisz do tego pająka jeden krok bliżej. To w tym momencie jakby zrobiłeś coś, co jest faktem dokonanym. Cofnąć się już tego nie da. To znaczy zrobiłeś coś, co zaburzyło tą kontrolę, tą homeostazę, którą masz, bo przesunąłeś się. Więc tego się już cofnąć nie da. A ponieważ organizm dąży do tego, żeby usuwać dysonans, czyli usuwać ten zgrzyt, żebyśmy byli jak najbardziej spójni, żeby było spójne to, co robisz, to, co myślisz i to, co czujesz, to w momencie, w którym zaburzysz jeden z tych elementów, a najłatwiejszym do zaburzenia jest zachowanie, w momencie, w którym zacznie się zachowywać trochę inaczej, to organizm automatycznie zacznie dopasowywać myślenie i czucie. I dlatego na przykład paradoksalnie, tego ludzie nie wiedzą, to się nazywa efekt Benjamina Franklina, bo Benjamin Franklin to wykorzystał. Jeżeli chcesz, żeby ktoś ciebie polubił, to prosisz go, żeby zrobił coś dla ciebie. Nie, żebyś ty zrobił dla niego. Ty prosisz, żeby on zrobił coś dla ciebie. Dlatego, że jeżeli on się zgodzi, to generalnie jest tak, że robisz coś dla kogoś, kogo lubisz. Więc w momencie, w którym ty jesteś dla tego kogoś obojętny, ale poprosisz go, żeby zrobił coś dla ciebie i on to zrobi, to w tym momencie wykonał zachowanie. I teraz musi dopasować resztę. A ponieważ założenie jest takie, że robisz dla kogoś to, kogo lubisz, albo jest ci bliski i tak dalej, to on się dopasuje, więc jakby na tym polega paradoks. Ludzie robią odwrotnie. Ludzie jak chcą, żeby ktoś ich polubił, to się pytają, czy mogą coś zrobić i zaczynają wyświadczać przysługi, nie? I wtedy sami zaczynają się coraz bardziej wkręcać. Jest dokładnie odwrotny efekt. I jakby to działa na tej zasadzie. Dlatego to wszystko, o czym mówimy, ten skaner, ten radar, który sprawdza, działa na zasadzie dysonansu. Jeżeli zacznie się zachować w sposób nonszalancki, jeżeli zaczniesz zachować się właśnie jako osoba, która jest pewna, zrelaksowana i ma taki stosunek do świata z przymrużeniem oka, to nastąpi dopasowanie sposobu myślenia i dopasowanie tego, co czujesz. Bo po prostu to jest normalnie najzwyczajniej w świecie biologiczny mechanizm. Nie? I dlatego to działa. Nie? I dlatego na tej samej zasadzie, jak są te pozy zwycięstw i tak dalej, albo jak na przykład chcesz się poczuć pewniej, to siadasz w taki sposób, jak najwięcej miejsca zajmować i tak dalej, i tak dalej. I to jest właśnie to. Następuje to dopasowanie, bo to jest przez usunięcie dysonansu poznawczego. Nie? Więc jakby to jest wszystko rzecz, która jest absolutnie udowodniona. Nie? Jakby i dlatego ja mówię, że według mnie potrzeba kontroli jest najważniejszą potrzebą biologiczną i ten mechanizm wykorzystujesz i to jest absolutnie najłatwiejszy sposób według mnie na zmianę. Tak jak zaczęliśmy rozmowę od tego, że jak siedzisz i medytujesz, to najłatwiejsze jest siedzieć i mieć zamknięte oczy. Nie? To jest w stanie zrobić każdy, nie? Mniej więcej. Powiedz komuś, żeby siedzieć. Mieć przez 15 czy 20 minut pusty umysł, nie zrobić tego, nie ma takiej możliwości. Nie? Niczego nie czuć, też tego nie zrobisz. Jakby nie da się, ale by siedzieć z zamkniętymi oczami, to się da zrobić. Dlatego w ten sposób. Dlaczego między innymi jak patrzysz, czy nauczyciele medytacji, szczególnie czy tacy bardziej zaawansowani, mówią, że masz siedzieć nieruchomo. No właśnie między innymi po to, nie? Że jak masz ciało nieruchomo, jak masz nieruchome ciało i siedzisz w sposób nieruchomy, no to wtedy między innymi umysł zacznie podążać. W momencie, w którym się będziesz bujał i majdał i tak dalej, to jakby będziesz miał większy pierdolnik w głowie, nie? Jakby to też na tym polega, nie? Dlatego między innymi, jeżeli na przykład rano będziesz robił tą progresywną relaksację, to też ciało otrzyma sygnał o tym, że jest zrelaksowane. Będzie ci trochę łatwiej. Z czasem się to będzie nakładało, natomiast będzie łatwiej. Nie? Jakby to jest według mnie najprostszy sposób. Więc wracając do tego lęku przed zmianą. Okej. No, nie ma problemu, bo intencja jest absolutnie pozytywna. To znaczy, że dbasz o siebie. No. I I to jest bardzo dobrze. Dlatego, że jeszcze sobie omówimy taką koncepcję.